jak to jest z markami polskimi? Czy one są cenne, czy mają jakąś określoną wartość w Europie, w świecie? Dzisiaj dyskutowaliśmy na ten temat na konferencji, czy warto, co ma być ważniejsze, silna firma, czy silny kraj, rozpoznawalność. Trzeba sobie powiedzieć uczciwie, no, Polska dość wolno nadąża za wyzwaniami w sferze promocyjnej. O wiele lepiej dają sobie radę poszczególne firmy. Dziś myślę, że bardziej promocja Polski powinna opierać się na pokazywaniu tych dobrych produktów. Jeżeli mówimy o produktach przemysłowych, ale też mówiliśmy dzisiaj o tym, że takim produktem może być kultura czy jakaś atrakcja turystyczna i myślę, że to wszystko razem składa się na wizerunek Polski. Kłopot polega na tym, że dzisiaj przedsiębiorcy są no, dwa kroki dalej niż instytucje państwowe. Oczywiście silny wizerunek kraju to tak naprawdę są takie piksele, które składają się na cały obraz, a więc mówiliśmy dzisiaj o tym, jak ważna jest promocja poprzez produkty. Produkty tych bardzo dużych firm znanych, które rzeczywiście mogą sobie same po wielu latach działalności już poradzić, ale jest mnóstwo firm, mnóstwo dziedzin, które wymagają tego wsparcia i wymagają wypracowania pewnej strategii. I to właśnie był bardzo dobry pomysł, aby zabrać ludzi biznesu, ludzi nauki i administracji i pokazać, jak ważne jest, aby ten wizerunek był tworzony w ścisłym partnerstwie. Dzisiaj marka kraju to jest marka marek gospodarki, którą ten kraj firmuje. Znaczy, moim zdaniem należy postawić problem odwrotnie. W jaki sposób chcemy wypromować Polskę? Przez co? Polska na zewnątrz musi być postrzegana również przez swoje marki. Zastanówmy się nad tym, co może być naszą mocną stroną i zacznijmy to promować, że to jest z Polski. Mamy takie produkty i ta koncepcja postawiona tutaj dzisiaj przez brief mapy produktowej jest naprawdę świetnym, konkretnym pomysłem. Główny kierunek działań to są produkty, rozwiązania produktowe, które wprowadzamy na rynek. Nie interesują nas badania dla samych badań, tylko badania na wytworzenie produktu i wdrożenie tego produktu. A my tą drogę już przeszliśmy, czyli my wiemy, jak te produkty budować. Więcej, my wiemy, jak realizować wieloletnie programy badawcze, które budują z jednej strony środowisko, budują produkty, ale budują też nowe kadry naukowców dla przyszłych pokoleń. My jesteśmy uczelniami, jako uczelnie w Polsce, niedużymi w porównaniu z uczelniami chińskimi czy też z drugiej półkuli. Dlatego rozwijamy technologie, które dzisiaj wydają się technologiami z pogranicza science fiction, ale to kiedyś na pewno wejdzie i na wyposażenie, i wejdzie w system bezpieczeństwa i obronności, ale również jako technologie podwójnego zastosowania wejdą jako polskie produkty polskiego przemysłu. Jesteśmy za mali, może to brzmi trochę smutnie, żeby każdy pojedynczo się promował. To współpraca daje ten potencjał, który możemy powiedzieć potem na świecie i też i w Polsce. Popatrzcie, jesteśmy dumni. Proszę zauważyć, że już przy tworzeniu tej mapy polskich marek ze sobą współpracujemy. I to jest ogromnie ważne. To już jest ta wartość dodana, bez względu na to, jaki będzie efekt końcowy. Ale sam fakt tego, że będziemy ze sobą umieli rozmawiać i tworzyć jakiś jeden produkt, da nam ogromne pole do poznania się, do wzajemnego zrozumienia i współpracy.